Witajcie kochani, dzisiaj przyszedł czas na ulubieńców stycznia 2014 roku. Chciałabym Wam pokazać, których produktów używałam najchętniej w minionym miesiącu. Nie jest ich zbyt dużo, ale myślę, że są godne polecenia. I głównie to są produkty pielęgnacyjne i tylko dwie z kolorówki. Także przejdę do sedna sprawy. Pierwszym produktem moim ulubionym jest produkt z Liz R i to jest tonik do twarzy. Ja najpierw robię demakijaż całej buzi płynem z L'Oreala i potem wykańczam go właśnie tym tonikiem. I tak jak ten produkt z L'Oreala, który naprawdę chcę jak najszybciej skończyć, ponieważ on zostawia taki tłusty film na cerze, to właśnie wtedy ten tonik mi to wszystko fajnie ujednolici i znormalizuje mi tą skórę. I wtedy mi się tak bardzo nie przetłuszcza, bo mam skórę mieszaną. Także jest to produkt rewelacyjny, bardzo wydajny. Ja go kupiłam, słuchajcie, w wakacje. I mam go już pół roku, nie używam go non-stop, ale jest jeszcze spokojnie 3/4 opakowania, myślę, że jest. I naprawdę wystarczy niewielka ilość, żeby stonizować sobie całą skórę, także to jest produkt do demakijażu, do wykończenia demakijażu. Kolejnym to jest krem na wieczór, cleaning, z Klinika właśnie i to jest do cery mieszanej oraz tłustej. I tutaj mam takie małe opakowanie, bo tutaj jest zaledwie ile mililitrów? 15, ale jest świetny, jest bardzo wydajny, jest dosyć bogaty, ale na noc jak nałożę na moją skórę, to nie mam twarzy przetłuszczonej, ale mam dobrze ją nawilżoną, odżywioną. I ona tak dostaje taką ekstra porcję wszystkiego tego, co trzeba i rano się budzę z taką naprawdę świeżą buzią i później znowu ten tonik i naprawdę jest świetnie i jest bardzo, bardzo wydajny. Również nie potrzeba go zbyt wiele i ja korzystam z niego na noc właśnie. I on jest przeciwzmarszczkowy, tam nawilżający i z SPF-em 15, ale to na noc jest niepotrzebne. Jeżeli chodzi o dzień, to zaczynam mój dzień również od pielęgnacji mojej skóry pod oczami. I tutaj mam z Everlane dwa produkty, które chciałam Wam gorąco polecić. I to jest kwas hialuronowy, przeciwzmarszczkowy krem pod oczy z SPF-em 10. I to jest krem intensywnie nawilżający i rozświetlający, zapobiega powstawaniu zmarszczek, redukuje cienie i jąbrzęki pod oczami, hipoalergiczny dla skóry wrażliwej. I naprawdę jest to kolejny produkt bardzo wydajny, dzisiaj będą same bardzo wydajne produkty. Jest rewelacyjny, świetnie nawilża skórę pod oczami i pozostawia ją naprawdę taką fajną, świeżą i wypoczętą. Stosuję go 2 razy dziennie na noc i na dzień. Makijaż się tutaj pod oczami nie roluje, także naprawdę jest świetny efekt po nim. I również z tej samej firmy, czyli z Everlane, mam krem nawilżający, nawilżająco matujący i to jest Everlane Fresh and Soft. I to jest 50 ml, tak wygląda ten krem. I słuchajcie, to jest mój zdecydowanie ulubieniec z tego względu, że cena jest niewielka, ponieważ kosztuje 2,57 euro. Także naprawdę jest świetnie za cały słoiczek. Efekt, jak widzicie, jest dosyć dobry. Jak nie powiedzieć, że jest rewelacyjny, ponieważ ja mam całkowicie matową skórę obecnie. I dzisiaj rano również użyłam tego kremu. Także jest on świetny dla skóry właśnie mieszanej i tłustej. Fajnie ją nawilża, ale nie pozostawia żadnych
żadnego takiego błysku. Pozostawia, jedyne co pozostawia, to taki świeży i naturalny blask, który ja po prostu uwielbiam. I widać teraz w kamerze, myślę, że ta moja skóra jest po prostu matowa i naturalnie wygląda, myślę. Aha, i jeszcze kolejną rzeczą to jest zapach. Zapach przypomina mi właśnie serię z L'Oreal Hydra Fresh, którą ja uwielbiałam, właśnie ten taki miętowy krem, który kiedyś mieli kilka dobrych lat temu w swojej ofercie. Teraz chyba go wycofali albo zmienili opakowanie, nie wiem, ale naprawdę za taką cenę, taką pojemność i taki efekt naprawdę gorąco Wam polecam. Kolejna rzecz do pielęgnacji to coś dla mam. Całkowicie niezmiennie i cały czas mój bio oil, który jest mega wydajny. Zobaczcie, ile go zużyłam, a już jestem w 7 miesiącu ciąży. I naprawdę cały taki olejek wystarczy na całą ciążę, myślę, spokojnie, przy takich gabarytach, jakie ja mam. I on po prostu zapobiega powstawaniu rozstępów. Ja wiem, że rozstępy są również genetycznym, mają podłoże genetyczne. Ja takiego podłoża na szczęście odpukać, mam nadzieję, nie mam, bo nie miałam przy pierwszej ciąży i teraz jak na razie też nie mam, ale również to nawilżenie jest bardzo, bardzo ważne, jak również przy gojeniu się ran, blizn i tak dalej. Ja mam również tą moją bliznę po cesarce i też używałam tego produktu, jak już zagoiła mi się całkowicie skóra, także jest rewelacyjny i godny polecenia. I ostatnim produktem do pielęgnacji to jest moje jajeczko z EOS, które po prostu mnie urzekło wszystkim kolorem, zapachem, konsystencją, działaniem, smakiem i po prostu jest świetny. Ja go używam bardzo dużo na wieczór, na przemian z Carmexem. No i w dzień, jak jestem w pracy, tak na szybko, żeby sobie nawilżyć sobie usta, jest naprawdę świetny i bardzo gorąco go polecam. Miałam tą wersję akurat malinową. I teraz będą dwa produkty, słuchajcie, do makijażu. Mój ulubiony, już chyba od 2 miesięcy, róż do policzków i to jest firma Catrice. I to jeszcze, żeby Was nie skłamać, to jest 50 Apricot. I to jest taki, ja już go pokazywałam jakiś czas temu na moim kanale. Jest rewelacyjny, bardzo naturalny, z lekkim połyskiem, ale wszystko wygląda bardzo świeżo. Ja go mam również teraz na policzkach i to jest taki odcień, lekko rose gold, wpadający w taki pomarańcz, miedziany, taki kolor naprawdę fajny na zimę i na jesień był. Oraz szminka, którą ja, pomadka, którą mam obecnie na swoich ustach. Ja zbyt dużo pomadek w trakcie dnia nie nakładam, jak już to tylko nałożę sobie raz dziennie przed wyjściem i później tylko właśnie jakiś błyszczyk albo właśnie to jajeczko, taki nawilżający produkt. Ale ostatnio polubiłam się w takim ciemniejszym, to jest taki bardzo intensywny, ciemny róż i to jest Clinique również. To jest 19 Extreme Pink. I ten kolor wygląda w ten sposób. I mam go również dzisiaj na ustach i trochę mi pasuje pod paznokcie. To jest jakiś Golden Rose, z tego co pamiętam, bardzo, bardzo stary, ale ta szminka również bardzo przypadła mi do gustu. Nawilża usta, pozostawia je błyszczące, nawilżone, nie widać żadnych suchych skórek i dla mnie jest świetne. Także to są produkty, z których najchętniej i najczęściej korzystałam w minionym miesiącu. Bardzo chętnie poczytam, jakie były Wasze ulubione produkty, jakie polecacie i nie krępujcie się, piszcie komentarze o swoich faworytach styczniowych pod filmikiem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Na razie, pa!